Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów o jantrach jako symbolach ochronnych, jako symbolach, które przynoszą szczęście i jakby chronią nas przed negatywnymi energiami, przed negatywnymi duchami, nieraz przed negatywnymi ludźmi, ponieważ żyjemy w świecie, gdzie awansuje Kali Yuga, ta właśnie era żelazna, żelazny wiek tak zwany. I dzień na dzień, z roku na rok jest coraz gorzej, jeśli chodzi o moralność, jeśli chodzi o cechy dobroci w ludziach. Po prostu to się wszystko powoli widać, degradację, prawda? A więc jak się bronić przed różnymi elementami negatywnymi? Tu właśnie widzicie taką mandalę, to się nazywa Hanuman Mandala. Hanuman Mandala, ona ma właśnie za zadanie, jest bóstwem tej jantry jest Hanuman. Ma opis sługa Ramachandry jako syn wiatru. Hanuman obdarzony jest potężną siłą i zdolnościami leczniczymi. Jantra ta pomaga w walce z chorobami noszona przez mnichów żyjących w celibacie, pomaga transformować energie seksualne. Osoby, którym brakuje witalności. Jantra jest związana z mantrą Om Shri Pavan Sutaya Namaha. Kłaniam się synowi wiatru. To jest właśnie ta mantra odnosząca się do pana Hanumana i ona daje nam siłę, nas chroni. To jest bardzo pozytywna mantra. To jest jedna z nich, co teraz omówiłem. I drugą taką bardzo istotną jakby jantrą, to jest właśnie ta jantra. Przyjrzyjcie się, drodzy kochani. Tutaj mamy takie właśnie talizmany już zrobione dla osób, które są zainteresowane po prostu posiadaniem takiego talizmanu przy sobie, w kieszeni. A więc ta jantra się nazywa Matirjujaya Dharna Jantra. I właśnie ona się przeciwstawia złym wpływom planet, usuwająca strach przed duchami, wypadkami, chorobami, przynosi pomyślność noszącemu. Znajduje się słowo Om, Om. W środku się znajduje po prostu słowo Om napisane w sanskrycie. I właśnie tą jantrę polecam dla osób właśnie, które mają problemy z jakimiś chorobami, nie ma jakiejś pomyślności w ich życiu. Osoby, które mają depresję, które mają jakieś choroby, strach, nieuzasadniony strach, to właśnie ta jantra, drodzy kochani, wam w tym pomoże, żeby po prostu dojść do takiej własnej harmonii. Właśnie o tej jantrze chciałem powiedzieć. Jest to bardzo pozytywna wibracja, która przechodzi z tej jantry. Ona promieniuje bardzo wysoko i jeżeli nosimy taką jantrę właśnie w kieszeni, ta jantra nam spowoduje jakby zharmonizowanie się naszych czakr, zharmonizowanie się naszej energii. To właśnie jest ta jantra, drodzy kochani. Ja dodam, że jest dobrze umieścić taką jantrę we własnym pokoju, powiesić ją w miejscu, gdzie śpimy, ponieważ będzie miała za zadanie odstraszania złych duchów, odstraszania jakichś negatywnych elementów, negatywnych wibracji, które się pojawią w naszym domu. To właśnie, drodzy kochani, dzięki jantra Hanuman i dzięki jantrze właśnie tej ostatniej Dharana jantrze możemy po prostu spowodować, żeby te wszystkie złe elementy od nas odeszły. Ja dodam, że u mnie można te jantry zakupić. Wysyłam je do Polski. Razem z kosztem wysyłki jest 10 euro, kosztuje właśnie taka jantra. Mogę ją wysłać dla osób, które są zainteresowane. Pod spodem, pod moim YouTube'em znajdziecie, drodzy kochani, e-mail kontaktowy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może do mnie pisać. Także dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie pozdrawiam z Teneryfy i do widzenia.